Siemanko. Ostatnio była mała przerwa techniczna. Nie wrzucałem filmów na YouTube. Spowodowane było to faktem, że my mieliśmy zagrożenie powodziowe, w wyniku którego wszystko z warsztatu wyniosłem, wszystkie motory były uszczęknięte, wszystkie części, wszystko było powywożone, powynoszone wyżej. A z racji faktu, że w pomieszczeniu aktualnie nie ma nic, to stwierdziłem, że sobie go odmaluję. No i tanio wszedłem w posiadanie gładzi i stwierdziłem, że ścianki trochę wyrównam, podmaluję i będzie ładnie. No i co? Przyszło mi do głowy, żeby mojego Mińska troszeczkę podrasować, tuningować. No i pochwalę się wam, jakich zakupów dokonałem. To jest włoski gaźnik Delorto. Średnica 28, czyli 4 mm większy niż ten, który był w oryginale. Bardzo zaawansowany technicznie. Ma czujnik położenia przepustnicy, którego prawdopodobnie nie wykorzystam, no ale coś takiego jest. No, płaską przepustnicę, typową dla wyczynowych konstrukcji. Ma dużo różnych czujników, dużo różnych ciekawych rzeczy. Ma na przykład tutaj regulację wolnych obrotów. Ma takim elastycznym cięgnie, można sobie to gdzieś wyprowadzić, jest wygodnie to ustawiać. Co jeszcze ciekawe rzeczy. Ma tu taką opcję, nie wiem czy mi się to uda w palcach odkręcić, chyba nie, musicie mi uwierzyć na słowo. A nie, uda się. Dysze można wymienić w zasadzie w czasie jazdy. Można założyć większą, mniejszą, jak tam komu pasuje. I wystarczy. Użycie klucza płaskiego. Bez konieczności, tak jak w większości gaźników, ściągania całej komory pływakowej. Można to zrobić i dobrać odpowiednią dyszę. Tak z grubsza o gaźniku to tyle. Tu pokażę wam, co jeszcze mi się udało zrobić. To jest cylinder. Taki cylinder kupiłem na jakimś portalu aukcyjnym za śmieszne pieniądze. W zasadzie jego tuleja nie wykazuje większych śladów zużycia, nadaje się do jazdy. Z nią nic nie robiłem jeszcze i chyba nie będę póki co. Ale tutaj, co ciekawe, nie wiem czy widzieliście oryginalny jak wygląda. Nie mam dla porównania, bo to wszystko jest gdzieś powynoszone. Miałem pokazać, no ale się nie uda. Musicie sobie zobaczyć u siebie. Tutaj jest cała ta przestrzeń, jest tutaj wybrana pod to, żeby się zmieściła. Zmieścił taki kruciec, który dorobiłem pod membranę i pod kruciec gaźnika i sam gaźnik. To wszystko, ten komplecik, te trzy części, gaźnik, membrana i kruciec, pochodzą z motocykla Aprilia RS125 z 2009 roku. Tak to wygląda. Tu jeszcze nie ma otworu. Ten otwór będę dopiłowywał elegancko, żeby mi to wszystko spasowało. A taki bloczek zleciłem wykonanie takiego kruczca z bloku aluminiowego. Bardzo dużo różnych skomplikowanych operacji. Najwięcej chyba frezowania. Chociaż trafiły się też inne, o których nie będę mówił. Możesz tutaj nagrać. Pokazać jak to wygląda. Tutaj to wszystko jest wybrane. Tutaj można to wyfrezować, można to zrobić inaczej, tak jak u mnie. Tu się zakłada kruciec, tu przychodzi membrana i tu przychodzi kruciec i tutaj do tego wszystkiego, do kompletu przychodzi gaźnik. Tak to będzie wyglądało w zestawie. No nie wiem jak z miejscem, tak wypuściłem go w tą stronę. Mogłem w drugą, ale w tą, ze względu na to, że gdzieś w tych okolicach wypada mi centralny amortyzator i tu jest ta gruszka z gazem do regulacji. Także wypuściłem go na tą stronę. Tak sobie to wszystko rozkminiłem. Co tu jeszcze? Aha, tutaj jeszcze są wywiercone otwory. Tutaj o. I tu są dorobione takie tulejki, nie tulejki, takie bardziej osie, ośki. I w tych ośkach też są otwory z gwintem.
które będą służyć do zamocowania tego. Tu idzie śruba. Tu jest gwint i to się w ten sposób dokręca. Znaczy ma się dokręcać, bo jeszcze się nie dokręca. Wszystko jest w fazie testów i dogrywania. Docelowo w tym silniku ma być zamontowany tłok z motocykla, właściwie skutera Yamaha Neos o pojemności 100 cm. Taki tłok będzie założony. A przez to, że ten tłok jest od oryginału dłuższy o 2 mm, będę musiał zastosować taką podkładkę o grubości 2 mm, żeby to wszystko, te różnice w wymiarach skompensować. Skompensować? No chyba to jest dobre słowo. W każdym bądź razie tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze taki gadżecik dorobiony. Jak już zleciłem dorabianie, to już nie pójdę, pójdę na całość. Taki pierścień jest dorobiony i ten pierścień służy do tego, że zakłada się to na prądnicę i... aha, bo nie powiedziałem jeszcze o tym. Kupiłem moduł programowalny ProxyD w ostatniej wersji, ten pomarańczowy, już z guzikiem, który służy do zmiany map zapłonu. No i jest to podłączone, nie pokażę, bo tam mam wielki bałagan, pokażę to kiedy indziej. Mam to podłączone, ale żeby mi to wszystko działało, całą prądnicę musiałem obrócić bardzo dużo, o duży kąt, że brakło mi, tam jest taki luz na śrubach mocujących, że można to jakiś kąt przestawić, ale tego luzu mi brakło i taki pierścień na całość założę. I przez ten pierścień będę mógł o dowolny kąt obracać prądnicę. Także tu będą jeszcze trzy otwory wywiercone. Jak będzie gotowe, to pokażę. Tak, no to z grubsza to tyle. Tu mam jeszcze śrubki. I tam jakieś duperele. Także będzie coś uskutecznione, to podzielę się z Wami. Na razie tyle. Dzięki, cześć.